Wydaje się, że to jest proste, w momencie, gdy przepisujemy sobie ze słownika biograficznego, na przykład polskiego słownika biograficznego lub z Wikipedii. Ale jeśli mamy napisać biogram i nic nie wiemy o tej postaci, poza tym, że był dziekanem, był wybitnym oratorem, mamy się przegrzewać przez masę materiałów archiwalnych, przez wspomnienia, przez kontakty z rodziną, no to się bardzo komplikuje. Czasami rzeczywiście nad tymi biogramami trzeba było pracować bardzo długo. I przez to, jak się poznajemy z kimś, kto staje się naszym przyjacielem z czasem, my też się troszkę zaprzyjaźniamy z tymi postaciami. Z jednymi bardziej, z drugimi mniej. I myślę, że każdy z nas ma takie postaci, o których napisał, które stały się dla niego troszkę takimi przyjaciółmi, takimi albo wzorcami, albo przyjaciółmi, może tak. Prawda? Bo nie na niektórych patrzymy przez pryzmat tego, że to są jakieś ikony dla nas, wzorce, a na drugich, z którymi łączy nas na przykład zainteresowanie jakieś, prawda? Czy to muzyczne, czy jakieś literackie, czy naukowe, stają się dla nas prawie takimi kolegami po fachu. Gdybym miał wskazać konkretne postaci, nie wiem, czy będę jedną z tych na początku wskażę, która nie jest chyba powszechnie znana, ale dla mnie jest bliska z uwagi na to, że był redaktorem naczelnym Palestry. Może dwóch takich redaktorów wymienię. No jeden to narzuca mi się na samym początku, który jest tutaj bohaterem, a nie tak dawno odszedł. To jest adwokat Stanisław Minkre, o którym tak łatwo napisać nie było. Tym bardziej, że znaliśmy się przez wiele lat, ale jak się pisze biogram, to trochę inaczej. A drugi był trochę wcześniejszym, proszę Państwa, postacią, też redaktorem naczelnym, Paweł Asłanowicz. Ta postać była dla mnie szczególnie bliska z tego powodu, że był też kompozytorem. Komponował dla teatrzyków rewiowych, do słów Hemara, do słów Jurandota, a najbardziej znana jego piosenka, na początek może nie wiem, czy dobry tytuł, najbardziej znana piosenka, którą skomponował, to Ubić się warto. Tak, do słów oczywiście Mariana Hemara. Także myślę, że na początek wskażę te dwie, ale myślę, że ja mam kilka takich postaci, które bardzo sobie cenię z tych, o których tutaj pisałem. Myślę, że w trakcie jeszcze będzie okazja, żeby wskazać i trochę bliżej przyjrzeć się. Przytoczę trzy nazwiska. Pas mojego własnego zespołu. Pani mecenas Antonina Grabowska, pierwsza dama polskiej adwokatury, tak na nią mówiono. Pan Henryk Nowogródzki, też z tego zespołu. I czytając te notki biograficzne, zobaczyłam, że mimo, że pracowałam z nimi i kilkadziesiąt lat dosłownie, bo zaczęłam tam aplikację i byłam z nimi do dnia ich śmierci, to ja nie wiedziałam o nich wszystkich nieprawdopodobnie interesujących rzeczy, które są w tym słowniku. Tak naprawdę dla nas wszystkich, nie tylko dla młodych, ale dla mnie również, jest to nieprawdopodobna przyjemność, że można się o tych ludziach, takich ludziach, dowiedzieć jeszcze rzeczy, których się nie publikuje wszędzie. Myślę, że mam nadzieję, że kiedyś znajdę się w tym słowniku, ale myślę, że dla nas wszystkich właśnie ta praca jest niesłychanie ważna. Dzisiaj mówiłam któremuś z kolegów, jak niesłychanie nam psy zeszło wykonywanie naszego zawodu. Jak nieprawdopodobnie spadła etyka. Jeśli będziemy czytać ten słownik biograficzny, to myślę, że pewne wartości, które muszą towarzyszyć wykonywaniu naszego zawodu, może wrócą. Życzyłabym wszystkim i sobie też. Dziękuję bardzo. Z Izby Szczecińskiej, rodowodem z Poznania. Zasłużony, wybitny adwokat, którego biogram znalazł się teraz w trzecim tomie. To dzięki niemu i gronu adwokatów, którzy byli pasjonatami tak naprawdę historii adwokatury, dziejów adwokatury, na czele z adwokatem Witoldem Bajerem z naszej Izby Warszawskiej, którego imię nosi dziś Ośrodek Badawczy Adwokatury, stworzono koncepcję słownika. I ci pierwsi twórcy założyli, że słownik będzie wyglądał w sposób następujący. Najpierw wydamy pierwszy tom, który będzie obejmował życiorysy adwokatów
i tych, których, do których się przyznajemy jako do adwokatów z czasów jeszcze przed adwokacją, czyli przed tym, jak się ukształtowała profesja adwokacka, takich jak Mikołaj Rej, Jan Kochanowski. Oczywiście oni, oni nie występowali z to jeszcze wtedy profesja nie istniała. No ale, a więc pierwszy to mają wyjmować czasy do 1918 roku, drugi od 1919 do 1944 i trzeci to od 1945 do czasu, w których tworzyła się koncepcja, czyli lat 80. XX wieku. Pierwszy tom wyszedł bardzo szybko. Początek lat 80. zainicjowane Wiosnę Solidarności, 3-4 zeszyty. Tak one wyglądały, proszę Państwa. Podział był alfabetyczny, od A do D, potem i tak 4 zeszyty obejmujące nazwiska od A do Z. Potem jeszcze udało się wydać suplement do tego, w którym znalazły się pewne korekty, uzupełnienia do pierwszego tomu. Udało się jeszcze Mysansowi Łyczywkowi wydać tom, początek tomu drugiego. W 1988 roku wydali zeszyt pierwszy tomu drugiego, obejmujący nazwiska adwokatów zmarłych między 1919 a 1944 roku na literę od A bodajże do G. To była już taka zielona okładka. No i niestety potem inicjatywa podupadła, a podupadła nie dlatego, że nie miał sił pan teraz Łyczywek, tylko upadła Polska Ludowa. I powstał kryzys, nie miał kto kontynuować, prawda? I na kilka lat wstrzymano pracę. W 1995 roku teraz Łyczywek zmarł. Część zespołu, które tworzyło ten słownik, zaczęła kontynuować jego trud, kontynuowany trud i udało się w 1997 roku wydać zeszyt drugi, po czym zmarł redaktor, następca pana mecenasa Łyczywka, mecenas Burakowski, też ze Szczecina. No i zamarła cała inicjatywa. W 1997 roku już wyszedł zeszyt drugi i do 2005 roku nie było żadnych czynności podejmowanych. Wtedy Ośrodek Badawczy Adwokatury wyszedł z inicjatywą, aby kontynuować to. Materiały, które były zgromadzone przez Łyczywka i innych, zostały przekazane doktorowi Kani. Ten miał się tym zająć, potem wyszły jakieś tam perturbacje. Przekazano te materiały do redakcji Palestry w 2006 roku i wtedy już nasz zespół się to zaczął angażować. Doprowadziliśmy do końca zeszyt, tom drugi tym zeszytem w 2007 roku. I w 2007 roku z udziałem mecenasa, świętej pamięci mecenasa Stanisława Mikke, podjęliśmy trud tworzenia ostatniego tomu, aby zamknąć dzieło wielkich naszych poprzedników. Wtedy jeszcze z nami uczestniczył jako konsultant żyjący jeszcze teraz Krzemiński. Wtedy napisał te dwa biogramy, które znalazły się w tym tomie. Nie udało się, to niestety to było zabrane ogromną pracę, zresztą tak jak się tutaj z nami podzielił pan mecenas Zaborski. Rozpoczęliśmy tę pracę. Pierwsze kompletne już zestawienie mieliśmy w 2010 roku, ale zbyt dużo było braku. Poza tym, proszę Państwa, my wysyłaliśmy trzykrotnie do każdej izby zapytania z prośbą o wskazanie adwokatów, którzy ich zdaniem powinni się znaleźć w słowniku biograficznym adwokatów polskich. Wiecie Państwo, jaki był odzew? Żadny. Prawie żaden, z trzech izb odpowiedziano. Jak nam przysłano potem propozycję, to w końcu zestawiło z tym, co powiedzieliśmy, jak to jest trudne, to nam przesyłali na przykład biogramy, które obejmowały trzy zdania. Więcej mogłem w Wikipedii znaleźć, albo gdziekolwiek indziej. To się nie nadawało do niczego. I zresztą część z nich potem odsyłaliśmy, prosiliśmy, żeby uzupełniać, dawaliśmy wskazówki, wysyłaliśmy wzorcowe biogramy, które sami robiliśmy. I tych, którzy przyjmowali, uczyli się i przysyłali, a niektórzy nie, no więc ten trud był ogromny. No i dopiero po 2010, po śmierci mecenasa Mikke, ustaliliśmy datę graniczną, 2010, bo to katastrofa smoleńska, prawda, bo tym uznaliśmy, że to jest taki moment, gdzie czworo adwokatów ważnych zginęło z małym zadywizją. Gdzieś trzeba było postawić granicę, postawiliśmy i stopniowo przygotowywaliśmy w 2016 roku ten rok, kiedy zamknęliśmy ten tom i właściwie tylko czekaliśmy na wsparcie druku tutaj
spotkali się później z zespołem i one z Zwary, obecnego tutaj pana byłego prezesa Naczelnej Rady Edukacji, obecnego prezesa Ośrodka Badawczego Adwokatury oraz obecnego prezydium Naczelnej Rady Edukacji, żeby na stulecie niepodległej adwokatury, ja to akcentuję, czyli odrodzenia adwokatury, wydać ten słowo. Około 40%, jeśli nie więcej, to są adwokaci warszawscy, to muszę określić. Trochę zdradzając historię, nie powinien tego mówić może, ale rzeczywiście zdradzając trochę tą kuchnię naukową, która rzeczywiście wygląda tak jak mecenas Zaborski mówił, są to bardzo żmudne badania, te badania biograficzne. To rzeczywiście jest tak, że pewnych, może do pewnych bohaterów własnych tutaj ma się jakiś sentyment. Lepiej chyba pisze się o takich postaciach, których biografię odkrywa się na nowo. To znaczy, jeżeli my tutaj musieliśmy pisać oczywiście o tych postaciach znanych z kart historii, których pisali już wcześniej inni, różnie, lepiej, gorzej, także często korzystaliśmy z badań innych, ale w wielu wypadkach sami te oryginalne życiorysy tworzyliśmy. Więc myślę, że tutaj satysfakcja największa jest w wypadku takich tekstów biograficznych, kiedy rzeczywiście od początku do końca jest oparty na źródłach przez nas zbadanych. Ja mam tutaj jedną taką postać, chciałem również wskazać. To jest Ludwik Kohn. Ludwik Kohn, działacz socjalistyczny, przedwojenny działacz socjalistyczny, a nie powojenny, który był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej, był oficerem Wojska Polskiego, brał udział w obronie Warszawy i następne lata spędził w obozie jemieńskim. Kiedy wrócił do Polski w 1945 roku, właściwie wydawałoby się, że jako socjalista, ale z tego skrzydła mocniej lewicującego niż władze Polskiej Partii Socjalistycznej w czasie wojny, zaangażuje się jednak w budowę tej Polski komunistycznej. Był zresztą kuszony przez komunistów wysokimi stanowiskami. On odmówił, związał się z konspiracją niepodległościową, socjalistyczną, czyli z Kazimierzem Pużakiem i innymi starymi socjalistami, którzy często jeszcze prowadzili walkę z caratem. I był sądzony w słynnym procesie socjalistów w roku 1948, skazany wówczas na więzienie. Do końca swojego życia pozostał wrogiem Polski Ludowej, należał do współzałożycieli Komitetu Obrony Robotników, był zaprzyjaźniony ze wspomnianym tutaj przez pana Ciekana Anielą Steinsbergową, również jedną z takich moich tutaj ulubionych bohaterek. Tak na koniec, żeby już nie przedłużę, drogą się rozgadałem, więc tutaj raczej nie zachęcałbym nikogo do czytania słownika od A do Z, raczej wertowania, zapoznawania się z poszczególnymi biogramami, trochę na chybił trafił. Natomiast podkreślam, to nie jest książka do czytania, można powiedzieć, tylko bardziej do korzystania. Już ostatnia naprawdę uwaga, ale to jeszcze muszę powiedzieć, też nawiązując do wypowiedzi Adama. Ten tom trzeci, on różni się całkowicie od tych pierwszych tomów, które są z całym szacunkiem dla ich autorów, ale są jednak pracą amatorską, wykonywaną nie przez zawodowych historyków, czy też adwokatów, którzy ten fach historyczny, tak jak mecenas Zaborski, mają w ręku i znakomicie się tutaj w tej materii poruszają. I to widać w tych biogramach. To znaczy to widać zresztą i w tym słowniku, bo te biogramy, o których mówił Adam, widać po bibliografii, że część jest oparta po prostu tylko na aktach personalnych. To nie jest pełny życiorys. Ten pełny życiorys musi być zbudowany na wielu różnych źródłach i to jest właśnie taka praca, o której już mówił tak szybko, to i mówił
bardzo, bardzo polski. Mecenas Grabowska broniła przed sądem wojewódzkim u pana sędziego Zbuńczyka w sprawie dzisiejszego adwokata. Jak pamiętam, sprawią zabójstwo, ja siedziałam z nią, byłam z jej adwokatką, nie byłam już adwokata, ale byłam. I pani mecenas Grabowska wstała, zaczęła wygłaszać przemówienie. Mówiła pięknie. Pan mecenas dzisiaj, a wtedy sędzia, bez przerwy patrzył na zegarek, potem zdjął zegarek, potem położył na stole i to się powtarzało. W pewnym momencie pani mecenas Grabowska przestała mówić. Zaległa cisza, której chyba on nie od razu tę ciszę usłyszał. Po jakimś czasie powiedział, co się stało. Natomiast pani Grabowska powiedziała spokojnie. Sądzę, że mówiłam ogromnie nieinteresująco. Pan sędzia pozwoli, zacznę od początku. Od tego momentu pan sędzia nie popatrzył ani raz na zegar. Chciałam to powiedzieć, to jest świetna nauczka, co robi na sali. I powiem szczerze, że takich fleszy szokujących, to ja mam wiele, ale może sobie pozwolę podzielić się trzema. No pierwszy to jest, pierwsza kwestia, to jest adwokat Wacław Bittner, nadal niedoceniony, ale rzeczywiście jego żartobliwy pseudonim Wybitner polskiej adwokatury, tak go nazywano już jako aplikanta, że to ten adwokat to będzie Wybitner, bez wątpienia. On był przecież W. Bittner, Wacław Bittner. Od lat 20. wybitny polityk chrześcijańsko-demokratyczny w II Rzeczypospolitej, współpracownik generała Sikorskiego podczas II wojny światowej, a po wojnie rzetelny obrońca, również obrońca w sprawach politycznych i obrońca przed sądami wojskowymi. Adwokat Bittner w 1951 roku został negatywnie zweryfikowany w ramach słynnej akcji weryfikacyjnej. Potem mu przywrócono prawo do wykonywania zawodu, ale w roku 1953 naczelnik Wydziału Adwokatury w Ministerstwie Sprawiedliwości przypomniał sobie o rzekomo kompromitującym fakcie z życia adwokata Bittnera i zażądał, żeby Rada Adwokacka do tej kwestii się ustosunkowała. A cóż to był za fakt? Otóż fakt sprzed równo 30 lat, czyli z roku 23, przemówienie posła Wacława Bittnera podczas obrad Sejmu, których poddał on rzeczywiście druzgoczącej krytyce ruch komunistyczny w Polsce. Przypomnę, rok 23 i rok 53. W 53 roku Ministerstwo Sprawiedliwości żąda trzykrotnie, żeby Rada się ustosunkowała do tej kwestii. Nie bardzo wiadomo, jak miała to uczynić, mimo że była to Rada akurat jedna z najgorszych historii naszej Izby Warszawskiej. Drugi taki flesz to jest flesz związany z osobą adwokata Napoleona Siemaszko, który był w latach 40. i 50. więźniem politycznym. I w trakcie odbywania kary spotkał się z byłym wojewodą poleskim Wacławem Kostkiem Biernackim. Kostek Biernacki wtedy był dotknięty jakąś potworną wersją reumatyzmu. Nie mógł myć sam menażki, nie mógł wychodzić już w pewnym momencie na tak zwane spacernie. I adwokat Siemaszko na swoich plecach wynosił go na spacerniach oraz mył mu tę menażkę. Czy to jest takie dziwne? Może nie do końca, gdyby nie jeden fakt. Otóż adwokat Napoleon Siemaszko spotkał się z Wacławem Kostkiem Biernackim w nieco innych okolicznościach, kilkanaście lat wcześniej, mianowicie w Berecie Tartuskiej. Przy czym adwokat Siemaszko był więźniem, a Wacław Kostek Biernacki był wizytatorem obozu w Berezie Kartuskiej. I trzeci taki flesz dotyczy wypowiedzi wcale nie adwokata,
do osoby, która udzielała szokującej relacji. Mianowicie dr Marek Edelman, postać, którą wszyscy bez wątpienia znamy, wybitny kardiolog z Łodzi, a podczas okupacji niemieckiej bojownik żydowskiej organizacji bojowej. Otóż podczas pobytu w getcie Marek Edelman został ujęty i zaczął być transportowany na Umschlagplatz przez swojego znajomego, który notabene nieco wcześniej współpracował z nim potajemnie, mianowicie z adwokatem Henrykiem Nowogródzkim. Po wojnie adwokat Henryk Nowogródzki miał proces, dzisiaj byśmy nazwali lustracyjny, przed takim specjalnym sądem przy Centralnym Komitecie Żydów Polskich, przed sądem społecznym. Przeszedł również pierwszą tak zwaną weryfikację i przeszedł ją, mimo że Marek Edelman złożył obciążającego zeznania w którymś z tych postępowań. To były postępowania de facto, nazwijmy to, no, takie quasi dyscyplinarne. Marek Edelman to wszystko opowiada w swoim pamiętniku mówionym, który jest dostępny na stronach internetowych różnych organizacji, czy różnych struktur zajmujących się archiwizowaniem tego typu wypowiedzi. I powiem szczerze, że jak się patrzy na jego twarz, kiedy on o tym wszystkim opowiada, no, to robi to wyjątkowo mocne wrażenie. To on opowiada o roku 1943, a potem przechodzi do roku 1969. Opowiada, jak pojechał zeznawać w procesie jednego z oprawców z getta warszawskiego, SS-mana Józefa Blesze, do Erfurtu. I mój traf chciał, że świadkiem w tym samym procesie miał być adwokat Mieczysław Maślanko. I jechali w jednym przedziale, co zresztą się doktorowi Edelmanowi bardzo mało podobało, tak się wyrażę, ale doktor Edelman wspomina o tym, że podczas tego wyjazdu do Erfurtu w 1969 roku Mieczysław Maślanko bardzo prosił go o to, żeby już dał spokój w końcu adwokatowi Nowogródzkiemu. Powiem szczerze, że do dziś widzę tę twarz doktora Edelmana, dzisiaj już nieżyjącego, i ile razy ją widzę, tyle razy sobie przypominam niestety adwokata Nowogródzkiego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Większość uczestników czy członków tych prywatnych, zupełnie działających na taki domowy użytek zespołów muzycznych właśnie, ale grały oczywiście Schuberta, przecież nie grały muzyki taką, jaką prezentuje dzisiaj ostatnio telewizja, na przykład w czasie Sylwestra, zupełnie inną muzykę absolutnie. Więc większa część tych osób to byli adwokaci. Świadczyło to o tym, jak wspaniała to była grupa, nie tylko zawodowa, ale wspaniała także część mieszczaństwa warszawskiego. Wiem, że rzeczywiście adwokaci, gro adwokatów to są adwokaci warszawscy. Mamy przy wejściu tutaj do gmachu tablicę, która zawsze od dzieciństwa robi na mnie wielkie wrażenie, bodajże 823 adwokatów, którzy zginęli w czasie okupacji niemieckiej. Ja bym bardzo chciał, żeby także dzisiejsi adwokaci, ci, którzy kiedyś będą ten zawód uprawiali, aby także ciążyli bardziej ku kulturze tej wyższej, ku sztuce, aby byli no, jakimś takim wzorem dla społeczeństwa, nie tylko w dziedzinie życia, którą uprawiają zawodowo, ale także no, byli jakąś elitą duchową, kulturalną. I tego wszystkim oczywiście życzę, którzy będą tu kiedyś składać przysięgę za 10, za 20 czy za 30 lat, aby byli tacy jak to ci warszawscy, mieszczańscy, kulturalni panowie i panie adwokaci przedwojenni, jeszcze XIX-wieczni.